Turniej ma coś w sobie takiego, że łączy ludzi, łączy narody, tak? I wszyscy się spotykają w jednym celu. Nie ma tu polityki, nie ma białych, czarnych, czerwonych, a wszyscy tu przyjeżdżają, biorą udział w tym turnieju po to, żeby pomóc i zrealizować główny cel tej imprezy. To jest też tak, jeśli chodzi o piłkarzy, forma spłacenia takiego długu społecznego. My żeśmy coś od życia dostali, jeśli po karierach możemy w jakikolwiek sposób komuś pomóc, to robimy to z wielką przyjemnością, tym bardziej, że łączy nas piłka. Jest coś takiego, jak to się mówi, w duchu sportowca i w charakterze, że nikt z nas nie lubi przegrywać. Oczywiście, mimo tego, że pamiętamy, że jest to turniej charytatywny, liczy się zabawa, to jednak jak już wchodzimy na boisko, wchodzimy po to, żeby wygrać. Więc jeżeli sobie coś podpowiadamy na boisku, to bardziej są to uwagi, żeby pomóc, niż żeby do kogoś mieć pretensje. A po meczu sobie tam czasami, że tak powiem, też ocenimy to, co mogliśmy zrobić więcej, żeby wygrać. It's not about competition and who will be the champion. W tym turnieju nie chodzi o to, kto wygra, nie chodzi o tytuł mistrzowski. To po prostu święto futbolu ze świetnymi zawodnikami. Jest reprezentacja Polski z 2002 roku, jest nasza drużyna mistrzów Europy z 2004 roku oraz dobrzy piłkarze z Polski i Litwy. Najważniejszy jest cel charytatywny tej imprezy. Poziom tego turnieju był niesamowicie wysoki. Przede wszystkim gratulacje dla Wigier, które były świetnie przygotowane motorycznie do tego turnieju. Widać było, że zaangażowanie również fantastyczne i całkiem zasłużenie wygrali ten turniej. Natomiast Grecja i Polska pokazały naprawdę fajny futbol. Zobaczyć w jednym miejscu, jak gra mistrz Europy i finalista mistrzostw świata, to naprawdę nie zdarza się często. Także wielkie gratulacje dla organizatorów, że udało się sprowadzić taki zespół. Zbieramy na aktywni tak samo oraz 10 rodzin, które wzorem ubiegłego roku są wybrane. Nie do końca im się poszczęściło z różnych powodów i wybierzemy takich 10 rodzin i przed samymi świętami zrobimy takiego szlachetnego Mikołaja. Nasz turniej jest szlachetny i dlatego ten jakby zysk z tego turnieju przeznaczymy też na szlachetnie.